Witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj, moi drodzy, lany poniedziałek, poniedziałek wielkanocny, albo też zwany śmigus dyngus. Także jak ktoś po obiadku sobie siedzi, przy kawce, przy serniczku, to witam na streamku Soviet Republic World and Sorceress, moi drodzy. Warto wspomnieć o tej grze w kontekście ostatnich miesięcy, że gra ta, moi drodzy, wiecie, że ja ją testowałem, ona wróciła na Steama. Ona była wycofana. Dramę możecie zobaczyć w formie filmów, chociażby na TV Gry, albo w skrócie chodziło o to, że jeden z gości, który tworzył modyfikację do tej gry, oskarżył głównych twórców o to, że oni nagle jego pomysł na tryb rozgrywki ukradli, a nie umieścili go w napisach, czy coś takiego, jako współtwórca. I w ogóle strasznie popieprzona afera, chora fest, przez co usunęli tą grę, nie można było ją przez długi czas kupić na Steamie, ale ona już wróciła jak coś. I kosztuje 124. Dziękuję, Grech. Lecimy. Zrobimy sobie mapa losowa. Z dużo łatwy poziom może być. Liczba jezior normalnie. Odpalamy. Już 1700 osób gra w to. O? Nie wiem, czy jest dopisany ten gość. Czy jest to ten sam styl rozgrywki, co ostatnio grany Kontrola? Nie! To jest w ogóle gra strategiczna, gdzie budujesz od podstaw miasto w Związku Radzieckim, sowieckim. Bardzo dużo jest rzeczy podobnych wręcz do twoich budynków z dzieciństwa. Bloki z wielkiej płyty, kopalnie, ulice, sklepy, to tak samo wszystko wygląda. I musisz im zapewnić, bo pamiętaj, jesteś, komuna jest, więc musisz wszystkim pracę zapewnić i wszyscy mają pracować. Więc generalnie nie ma bezrobocia, wszystkich do roboty, dostają oczywiście za to pieniądze, ale będą też mieli mieszkania, wiecie, o co chodzi, no. No tak jak było, no tak jak było. I jesteśmy. A, poczekajcie, bo jesteśmy gdzieś tu. Wow! Panie! Dobra. Ustawienia. Czuję, że z grafiką jest coś nie tak ustawione, jak potrzeba. Może nie wyrabia. Może nie wyrabia. O, może będzie lepiej teraz. O, uwaga, dobra. Zacznijmy od tego, moi drodzy. Musimy w jakimś miejscu koło jeziora. Nie no, gdzieś musimy naszą osadę założyć. 7 FPS-ów? Nie no, chyba jest git. Dobra. Zróbmy im osiedle. Tereny mieszkalne, moi drodzy. Małe budynki mieszkalne. Duże budynki. Blok z wielkiej płyty. Dawaj. Patrzcie to. Robimy osiedle. O. Zaraz się wybuduje. Czekajcie. Zrobimy następne. Coś takiego tu. A zobacz, czy masz V-Sync? Czekajcie. Serio? Ale nie, no normalnie leci stream, nie? To chyba przy odpalaniu gry. Nie no, co wy gadacie? Jest dobrze. Patty, zobacz ten, bo nie wytrzymam, bo to ludzie się tak nie znają. No poczekaj, no. Co oni gadają, że jest 5 FPS-ów?
Nie, no ją się tak steruje po prostu, ona ma takie coś, ona ma niepłynne takie ruszanie, wiesz o co chodzi? Że jak ja ruszam kamerą, to to jest takie sztywne ruszanie, to jest takie... Może do innych gier się przyzwyczailiście, to nie jest takie płynne. Jeśli o to pytacie. Dobra. Dobra. Budujemy. Budujemy tausen. Muszę zrobić tak, żeby były równe. Uwaga! Oho! I... Dobra. I teraz trzeba połączyć to wszystko drogami. Ja im tu zrobię drogi. Nie drogi asfaltowe, chodniki. Gdzie są chodniki? Utwardzona droga? Nie! Jest, piesi. Piesi, chodniki. O, to. I tu chodniki muszą być połączone. Uwaga! O kurde, jak krzywo! Nie, no jest dobrze! Paty, niech się cieszą, że żyją. W naszym kraju. Dobrze jest, cicho, to jest okej, tak? No patrz jak mają fajnie. Ale czuć muzyka, nie? Alternatywy 4 tego. Dajmy im jeszcze jakiś budynek. Tylko jak się to oddala? Patrz to! Tu będzie giga hit. Klimacik jest, tak. Aha. O. Damy im sklep zaraz. Poczekaj, poczekaj. To trzeba na spokojnie, gościu, wszystko wziąć. Chodniki. O. Patrz jak budują, patrz jak budują. W końcu Warszawa, nie? Dobra. Tak powstawała Warszawa, moi drodzy. Tak było. No i co, ładnie to wygląda. O, patrz jak pięknie. No kurde, maszynowo budujemy. Pato deweloperka. Nie no, damy im drzewo zaraz jakieś. Uspokój się. Ale to gównianie wygląda. Ale nikt się tym nie będzie... Słuchajcie, nikt z tego strzelać nie będzie. No. Ładne, ale to nie no. Dobra. O! Noc! Klimacik jest! Klimacik, muzyczka! Jest, jest, jest! Dobra, sklepy teraz potrzebne są. Służby ratunkowe, to nie. Sklep. Transport. Elektryczność. A skąd oni mają? Kiosk z mięsem musimy zrobić. Żywność i handel, jest! Sklep spożywczy, moi drodzy. Tu.
Dobra. Mały dom handlowy. Dobra. Restauracja Panorama. Damy im restaurację? Nie, no to już za dużo udogodnień. Alkohol! Sklep! Dobra, jest... Patrz, patrz, jak poszli do sklepu! Jak to się przybliża? Patrz, patrz, co się dzieje, pa! Patrz, jak się rzucili, ty! Oni mają za dużo pieniędzy chyba, że teraz tylko do wydawania pieniędzy idą. Mogę przyspieszyć trochę, żeby był dzień? Która jest godzina? Idzie rano. Patrzcie, co tu się dzieje, widzowie. Patrzcie. Ale piękny poranek na Mokotowie. Budzi się do życia nasza Polska. To jeszcze nie jest Polska. Dobra. Drzewa i dodatki. Damy im trochę drzew. Dobra. Krzaki. I co mówicie, że pato deweloperka? Patrzcie, jak ja tutaj sadzę drzewa. O, patrz. Widziałeś to? Fontannę im dam nawet. Patrz to. Nie. Tu musi być gdzieś fontanna. O, po środku, tu. O. Kurde, jak ja to... Patrzcie teraz, jak oni na otwarcie fontanny przyjdą. Ja. O tak! Betonowy pomnik Lenina. Osiedle imienia Lenina. Ale to jest giga Lenin. Co? Ej! To będzie osiedle pod gwiazdami. Ale ja zrobię specjalne gwiazdy, dobra? O. To będzie osiedle pod 8 gwiazdami. Tak zrobimy. No czerwone, czerwone. Tak, doprowadzę tutaj. Żeby mogli chodzić. Niech idą, tak. Tutaj doprowadzimy. Żeby mogli podejść sobie. Pięknie. Tutaj to zrobimy specjalnie, taka możliwość, żeby mogli sobie, o, żeby mogli chodzić sobie elegancko, nie? O, wiem, że tutaj symetrycznie, ale nie jest, ale... Mogą chodzić, tak. Nie wiem, jak się tym nawiguje, przepraszam, że tak krzywo, ale... To ma działać. O. Dobra. Dobra, słuchajcie. Wszystko fajnie. Ulicę musimy zrobić. Szosa. Z domu muszą wyjechać i oni muszą być. I oni muszą jechać, ho, ho, ho.
bo ja tu jadę sobie prosto. O, patrz jaka droga elegancka. Patrz coś mama chce. Co się dzieje? Dobra. To jest City Builder, ale sowiecki, w sensie osadzony w realiach. O, rondo! I to nie na głowie mojej. Dobra, dajmy im Luna Park. Taki jeszcze, wiecie, karuzela! Ha! Niech mają. Dobra. Diabelski młyn. Znaczy, w skrócie można powiedzieć, ja wiem, o co ci chodzi, Awalkis, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś nie wie, co to jest za gra, to w niej ja sobie w tym momencie to, co ja robię, to jest takie bawienie się tylko stawianiem kolejnych elementów, ale cała zabawa zaczyna się wtedy, gdy ktoś chce postawić sobie wyzwanie ekonomiczno-gospodarcze, czyli chce zacząć się interesować tymi wszystkimi statystykami, które ma tutaj. Czyli trzeba dawać im pracę, zwiększać wydajność, zamawiać z zagranicy rzeczy, a nie albo produkować je u siebie, albo kupować je taniej z zagranicy. W zależności, czy chcecie za dolary, czy za swoje jakieś ruble. No. Dobra, dajmy im robotę w końcu, nie? Czekajcie, fabrykę samochodu w ogóle. Infrastruktura państwowa. Szpital. Dajmy im szpital. Niech jest szpital. Dzieci i młodzież. Dom dziecka. Uniwersytet medyczny. Siedziba partii komunistycznej. Musi być. Tu do szpitala chodzą. Drzewa. Zasadźmy te drzewa tutaj. Krzaczory. Żeby nie było, że tu nie ma zieleni. Wodociągi. Dobra, robota, moi drodzy. Kopalnia przede wszystkim. Where kopalnia? Kopalnia. Aha, poczekajcie, bo drogi, ładunki, tankowanie dla mieszkańców. Mały parking. To? A to jest za mały parking. Motozbyt! Ty, poczekajcie, oni będą handlować samochodami, dawaj. Dobra, tylko że do motozbytu trzeba zrobić drogę przeładunkową.
Dobra. Miasta dla ludzi, nie dla samochodów, ale budują centrum partii komunistycznej. Ale tu zaawansowane rzeczy są, patrzcie, dla mieszkańców, nie? Załadunek, rozładunek. Magazyny. Sport! Dawaj! Tutaj im zrobimy orlik. W czasach, gdy jeszcze orlików nie było. Dokładnie. No i tak ma być. Patrz. Idą grać? Będą? Szkołę zrób dla edukacji? Po co ich uczyć? Czego? Kładki. Ja muszę tą kładkę spróbować. Jak ona działa? A ja mogę przez pasy tutaj zrobić. Przejścia podziemne. Żwir, budownictwo. Mięso, alkohol, gorzelnia! Stawiamy gorzelnię. Ej, ale najlepiej to ja bym zbudował tak, wiesz co? Jakbym tak serio chciał pograć w tą grę i tak serio zbudował, że... Co wy na to? Budujemy od nowa? W sensie... Mógłbym zacząć nową rozgrywkę i tak grać regularnie w tą grę, serio zrobić rana w nią, tak na serio, nie dla jaj, ale ładnie na przykład osiedle zbudować, całkowicie osobno osiedle do mieszkania, drogą by się jechało do miejsca pracy, nie? Tam by były jakieś fabryki. Jeszcze inne miejsce to by były parki, kultura, coś takiego. No to dobra, ale to teraz tak dla jajse jeszcze tutaj gram. I odpalimy później następnego save'a, żeby po prostu... Ja se teraz buduję tak po prostu, żeby sprawdzić jak to działa, bo... Później nie będzie już odwrotu. Szkoły wyższe! Proszę bardzo, Politechnika, moi drodzy. Budujemy Politechnikę. Politechnika przy... Osiedlu 8 gwiazd, to jest dobra politechnika. Patrzcie. O, politechnika. Politechnika. Ciekawe, czego będą uczyć tutaj przy 8 gwiazdach. Zajęcia zdalne. Żywność. Kołchos. Duży kołchos. No to co? To dawaj, robimy kołchos, nie? O. Ale w sumie kołchoz to w sumie na dzisiejsze to po prostu korporacja, nie? Wszyscy, którzy pracują w korpo, teraz w kołchozach pracują. Mm-mm.
to kołchoz. Ja wiem, ale że kołchoz to po prostu miejsce z pracy, ale kołchoz... Czy kołchoz to nie było tylko miejsce pracy, bo kołchoz to był... Czym był konkretnie kołchoz? To było trochę jak agro... jak... To nie było tylko miejsce pracy, gdzie się przychodziło pracować. PGR, właśnie! To nie było jak PGR-y? Nie, to nie było... Praca za karę. Aha, nie, czekaj. Moment. Państwowe gospodarstwo rolne. Wymylicie pojęcia. Kołchoz mylicie z gułagiem albo z jeszcze czymś innym. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Przedsiębiorstwo rolnicze artystyczne dla byłego ZSRR. No to dobra, no to u nas to były PGR-y, tak? W Polsce. Ludzie całe życie tam pracowali, kurde. Niektórzy to no dosłownie tam żyli chyba w tym PGR-ze. Przecież były historie, że ludzie jak zlikwidowali PGR-y po upadku Związku PRL-u i tak dalej, to przecież jak likwidowali PGR-y, to ludzie nie widzieli sensu życia, bo nie znali innego życia niż życie, które opiera się na jednej pracy, którą znali w PGR-ze, nie? Dobra. My musimy drogi dorobić. Okej. Tak jest. Tu są już zaopatrzeniowe jakieś drogi. To już dobimy do PGR-u coś takiego. Patrz, Pati. Tutaj jest osiedle 8 gwiazd. Tu jest w ogóle... Co to było? Politechnika. Patrzcie, ilu jest ludzi. Wykładowców. Ale na polibudę chodzą, jak szaleni. Dobra. Dobra, bloków potrzebujemy więcej. Sport. Kryty basen! Przecież jak ja to dam, tam to oszaleją. Koło... tutaj dam. Dawaj, kryty basen. Jaka to jest piosenka? Lubię Maja. To jest to, nie? Tylko... Lubię Maja. Krasnia. Jest tu ktoś fanem muzyki ZSRR? Jest tu ktoś, kto oglądał festiwale muzyki radzieckiej? Oczy czornie, a. Dobra, ja to już polewam do końca to piwko. Wolę Zenka. Czy dobre piwko? Dobre, ale... Ale nie, przepraszam. Akurat te jest standardowym sikaczem. Ja uważam, że ono smakuje tak jak Kasztelan, Tyskie i Lech. Taki po prostu standardowe polskie piwko, nie? Leciutki lagerek. Leciutki. Dobra, gdzie są zakłady? Na przykład bym chciał im dać kopalnię.
Węgiel! Kopalnia węgla! Jazda! Tu chyba można. Jazda. Zakład przeróbki węgla. Dawaj. Taśmy, bo my musimy te taśmy połączyć, żeby one były. Moment. One tu muszą być prze... A on tak? Nie, to musi być tak. On... Dobra, to musimy płaski teren znaleźć, to tu gdzieś. Dobra, to ja to jakoś tak na tym zrobię. Dobra. Dobra. I teraz tak. Tu robimy chodnik. Oho! Zbyt duże nachylenie. Co oni to znają się? Oni się nie znają w ogóle na tym. Kurde, bo ja też tą kopalnię tu zbudowałem na takim miejscu, że... A. Dobra, jak się taśmociągi robi? Taśmociągi... Napęd ta... O, jest. Ja, dobra, ja tą kopalnię... Ja ją w ogóle gdzieś w górze postawiłem. To nie umie tym taśmociągiem dojechać do tego miejsca. Dobra, nieważne, nie muszą chodzić do pracy. Z zasiłku na razie lecą. Przemysł jądrowy? Kopalnia uranu. Dawaj, przy wodzie. Zakład wzbogacania uranu. Zakład przetwarzania uranu. Produkcja paliwa jądrowego. To może być... Fabryka, hala montażu elektronicznych rzeczy, inżynieria, zakłady mechaniczne. Ja sobie tak po prostu pokładę tu, będę kładł i sprawdzał, jak to działa. Zakłady mechaniczne, moi drodzy, patrzcie, w Gliwicach, Opel. Fabryka pojazdów szynowych, pociągi! Da się tu trakcje kolejowe zrobić? Ja oszaleję chyba. Suchy dok. Stocznia! Dawaj. Da się? Ja wiem, że się kasa skończy, ale bo to będziemy nowego save'a robić. Ja na razie tak testowo odpaliłem. Oho. Montaż samolotów! Boże, ta gra jest tak skomplikowana. Zapomniałem aż o tym. Teren, pokaż mnie to. Wyrównuj. Patrz. Ja pierdziele. Dziura. A ciekawe, czy woda pójdzie tam, gdzie dziura. Ty, woda idzie nawet. Jaka tu jest fizyka zaawansowana. Ale słabo idzie. No, słabo idzie. Da się wlać wodę? Narzędzie pomiarowe, Patty. Może sobie pół loka zmierzyć.
płyny, pompy. A wiecie, że my gramy teraz na system, że automatycznie jest elektryka doprowadzana do budynków, a normalnie by te budynki były zgaszone, bo ja bym musiał elektrownię pierw uruchomić. Do tej elektrowni bym musiał węgiel sprowadzić z kopalni. I... O Boże, aż mi się nie chce tego rozkminiać, bo to może... Bo jak ustawicie najcięższy poziom trudności w tej grze, to on jest tak zaawansowany. No. Jest strasznie dużo, jest ta gra zajebista, mówię wam. Jutro odpalamy tą giereczkę i robimy save'a od zera. Budujemy pierw bloki. Miejsce pracy. Sklepiki. I już żeby sobie tak funkcjonowali, tak? Czyli kołchozik i spanko. Kołchozik, spanko, w weekend jakieś kino, basen i tyle. Kołchozik, spanko, kołchozik, spanko i tyle. I tak jutro, moi drodzy, zrobimy to. No.